накосил, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Окей. Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy, które dostałem od importera firmy Dextreme. Są to petardy Thunder Master 2 Spanish Cracker. Zobaczcie, tak wygląda epickie pudełeczko. Naprawdę pudełko wygląda bardzo fajnie. Musimy przyznać, że graficzka dość fajnie wygląda. Tu mamy napisane Made from Spain. Made from Spain. W takim opakowaniu, za które trzeba zapłacić około 14-15 zł, musimy zapłacić, przepraszam, za opakowanie, gdzie mamy 10 petard, musimy zapłacić około 14-15 zł. Aktualnie, jak widzicie, pogoda mi nie sprzyja, ale chciałem dla was po prostu nagrać tą nowość, żebyście zobaczyli, czy warto sobie te petardy zakupywać, czy rok 2018 to będzie obiecujący dla firmy Dextreme, czy te petardy pokażą pazur, tak jak petardy słynne Signalos 2.0. Tu mamy napisane nawet El Titano. Jedna petarda posiada tylko 2 gramy mieszanki. I teraz sobie otwórzmy sobie, jak to wygląda. Owe opakowanie wygląda w taki oto sposób. Do każdego opakowania mamy dorzucaną taką fajną naklejeczkę. This is from the Pyromaniacs, czyli to jest tylko dla piromaniaków. I mamy dość ekskluzywnie zapakowane 10 petard. Przepraszam, to nie są petardy, to są emitery dźwięku. Tak to się prezentuje. Weźmy sobie teraz jedną sztukę i odpalmy luzę. Petardy w pewnym sensie są bardzo bezpieczne, bo nie mają żadnego gipsowej zatyczki, przez co nie dostaniemy żadnym odłamkiem, jeśli chodzi o petardę. Oczywiście mamy certyfikacik CE. Tak petarda wygląda z bliska. Ilość neku CE, petarda papierowa. Ma bardzo długi ląd, za co ogromny props. No i teraz czas odpalić i zobaczyć ową petardę. Powiem wam, że jak na petardę, która ma 2 gramy, żeby brzydko nie mówić, bo mi oglądałem dzieci, dobrze wystrzeliła. Dobrze wystrzeliła. To weźmiemy sobie, tam jest taka dziurka. Kiedyś zobaczycie, co tam było nagrywane. To mam jedyne jeziorko z wodą na całych bagnach. Wszędzie jest lód do samej ziemi. To jest jedyna dziurka. Oczywiście petarda nie ma szans, żeby zatonęła, bo jest cała papierowa, nie ma żadnego obciążnika. Ale wrzucimy do tej wody, zobaczymy, czy petardy te wybuchają w wodzie. Odpalmy sobie na strzep. Wrzućmy. I zobaczmy, co z tego będzie. Petarda nie utonęła, bo leży na lodzie. Coś wspaniałego. To jeszcze raz. Jeszcze raz, tylko teraz ten ślicę pod lód. Ale sypie deszcz ze śniegiem. Żeby tylko tu się ten lód nie zawalił pode mną. Wypływa! To nawet nie ma co jej wrzucać. Wypłynęła szybciej niż moja ręka. Powiem wam tak. Strzelam teraz w okolicach chałupy moich rodziców. Już czuję, że jak wrócę do domu, to będzie Tomek, te kurde, a więc lecimy teraz z małą destrukcją. Kochani, mam tutaj taką starą wyrzutnię modułową. Patrzcie, jest taka stara wyrzutnia. Taka kosteczka. Trzeba tu jakąś petardę wsadzić. Nie wiem, czy mi się uda wsadzić petardę w to. Patrzcie, jakby to była. 20 mm średnica. Szkoda, że nie wziąłem kamery slow-mo, bo byśmy sobie nagrali dość fajne, widowiskowe. Bum! Oczywiście, kochani, nie próbujcie mnie naśladować, bo będą leciały z tego wszędzie odłamki. Żebyście po prostu nie dostali odłamkiem, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Muszę zobaczyć, czy dobrze idę. Taki może oto sposób. O, taki, taki. Taki on postawię. Będzie chyba najbezpieczniejszy. No i z wyrzutni modułowej zbytnio wiele nie zostało, a pisali, że takie modułowe są bardzo, bardzo mocne. To tak, tu mamy tylko troszeczkę gipsiku, raczej tego zgniotka,
nawet nie wiem jak to nazwać. Mój tu przejdzie. Papierów jest od wyrzutni. I zobaczcie, to zostało z wyrzutni. A tą wyrzutnię rozerwać to naprawdę trzeba bardzo duże siły. Dobra kochani, lecę, teraz jeszcze odpalę na ganku i decybelomierzu i uciekam, bo naprawdę pogoda jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo fatalna. A chyba nie chcecie, żebym był chory, bo jak Mahony chory, to nie ma live'ów i nie ma niczego. Więc lecimy szybciutko, decybelomierz, garnek i widzimy się na podsumowaniu tych petard. Dobra kochani, lecimy teraz z testem na decybelomierzu. Pod wami są dwa decybelomierze, odległość mniej więcej 5-6 metrów. Stawiamy ową petardę. Odpalamy i się odsuwamy na bezpieczną odległość. Mały decybelomierz pokazał 119. Duży niestety nie zarejestrował nic. Powtórzymy owy eksperyment. Powtórzymy, mamy to, powtórzymy. Ustawiamy mały decybelomierz. W dużym już baterie są dość słabe. Mam nadzieję, że da radę. Ale już są bardzo słabe baterie w dużym. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz postaram się rzucić petardą. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Bez problemu. Odwracam się. Mały pokazał 118,9. Duży niestety nie chce złapać pomiaru, przez to chyba, że są baterie dość słabe. Kochani, bierzemy jeden z cięższych ganków. Garnek waży około 1,5-2 kg. I też na ganku. Niestety w tamtym decybelomierzu są dość słabe petardy, baterie, przez to decybelomierz nie chcę pokazać, ale przypuszczam, że około 122 decybeli owe petardy mają. Petardy mają dość długi ląd, dzięki czemu mam większą szansę, że się oddalę na bezpieczną odległość. O, źle garnek postawiłem. Papa garnku. Źle garnek postawiłem. No to powtórzymy eksperyment jeszcze raz. Nic się nie stało, mamy jeszcze 3 petardy. Weźmiemy petardkę. Gdzie jest nasz kapitan garnek? Jest to naprawdę dość masywny garnek. No i teraz będzie idealnie. Musicie przyznać, że garnek w miarę dobrze podbiło, ale żeby było uczciwie i widowiskowo, wykorzystamy do tego celu mniejszy garnek, który jest o połowę lżejszy, mniejszy i lepszą ma aerodynamikę od tego wielkiego garnka. I zobaczcie, jak lubię tego mojego garnka. Oczywiście jedną petardę zostawiam, więc to jest ostatnia petarda na dzisiaj. Mam nadzieję, że matka mnie nie przeklnie. A jak tak, to miło było was znać. Mały garnek, mały kamień. Dobra. Czy się przykryje? Nie przykryje się, no właśnie. Tu jest problem. Dobra. Damy radę i na to. Będzie bum. Prawie w to samo miejsce spadła. A więc bierzemy się teraz za podsumowanie. Kochani, dzisiaj mowa końcowa na tle green screena, tak naprawdę śmieję się, więc przejdźmy sobie do podsumowania tych oto petard. I powiem wam, że Dextreme wypuścił kolejne bardzo dobre i bardzo mocne petardy. Mam nadzieję, że one w przyszłości nie zostaną znerfione, czyli osłabione. Jeśli chodzi o same opakowanie,
wygląd petardy, to, że dostajemy jakąś naklejeczkę w gratisie, która naprawdę dość fajnie wygląda, taką naklejeczkę, to jest ogromny plus, że firma dba o osoby, które lubią zdrowo, mocno postrzelać. Jeśli miałbym porównywać te petardy do aktualnych petard, które mamy w 2018 roku, będzie to dość ciężkie, ze względu na to, że Triplex większość swoich emiterów potracił, Klasek większość swoich petard potracił, niestety u Klaska też nie będzie zbyt mocnych petard, więc mamy naprawdę dość duży problem, jeśli chodzi o zakup naprawdę głośnej, mocnej pirotechniki. Jakby ktoś nie wiedział, petardy Doom Boom zwykłe zostają wycofane, Doom Boom 5G, czyli emitery dostały kategorię P2, czyli klasa czwarta. I na chwilę obecną na rynku zostaje nam tylko Funke i Dextreme, więc petardy naprawdę bardzo, bardzo mocne. Jeśli ktoś ma okazję, ktoś ma sentyment do starych petard, kupujcie, póki jeszcze sprzedawcy je mają, bo niebawem już nie będą mieli skąd ich brać. Chyba że Polacy znów obejdą prawo, ale patrzeć, jak ktoś uprzejmie znów strzeli z ucha i potracimy możliwość naprawdę bardzo mocnych petard. Więc jeśli macie okazję, zakupujcie, póki jeszcze są, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się mocne petardy mogą skończyć. Petarda jak na 2 gramy naprawdę jest bardzo mocna, bardzo bezpieczna. Bardzo bezpieczna chodzi w tym sensie, że petarda sama w sobie nie ma żadnego gipsu, więc nie ma znaczenia, czy ją postawimy tak, tak, czy nie wiem, wycelujemy w kogoś. Petarda nikomu krzywdy nie zrobi, bo nie posiada nawet grama jakiegokolwiek materiału, który mógłby nas uszkodzić. Papier podczas wybuchu się po prostu rozleci, a w porównaniu TP-12 od Tomaszka ma bardzo dużo gipsu i ten gips czasami może zachować się jak pocisk artyleryjski i może nam zrobić dość dużą krzywdę. Trzeba przyznać, że petarda ma bardzo długi ląd. To jest oczywiście kolejny duży plus, dzięki czemu jest o wiele bezpieczniejsza, bo się długo pali. No i ostatnie, petarda jest bardzo głośna. Na tym detylbierzu, który mnie niestety zawiódł, byłoby pewnie około 122 dB, więc na taką petardę 2-gramową jest to naprawdę zarąbisty wynik. Teraz właśnie pomyślałem o pojedynku, dlatego powiedziałem pojedynek. Pojedynek tych petard kontra Signalos i zobaczymy, która petarda wypadłaby lepiej. Więc ja dziękuję gorąco firmie Dextreme za te petardki. Daję im ocenę takie skromne 9 na 10. Więc to byłoby na tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę. Jeśli macie jakiekolwiek do mnie pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszam was także do Reflinków oraz na mój drugi kanał, gdzie robię live'y. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Never gonna say goodbye, no.